mogliśmy dzisiaj usłyszeć dekalog. To, co znamy od dzieciństwa, co może zdawaliśmy niektórzy na egzaminie do pierwszej Komunii Świętej czy do bierzmowania. Niektórzy mogli jeszcze z domu wynieść zwyczaj odmawiania dekalogu, 10 przykazań w ramach pacierza. Przypominam sobie, że wizyty Jana Pawła II w Polsce kolejne spotykały się z wielkim dobrym przyjęciem i entuzjazmem wręcz. Ktoś ułożył kiedyś, niedawno zmarły znawca myśli Jana Pawła II, taką sekwencję, że podczas pierwszej podróży papież nas budził, podczas drugiej nas podnosił na duchu, kiedyśmy przeżywali jeszcze stan wojenny. I wreszcie papież zaczął wymagać i wtedy zaczęły się kłopoty dla niego. Papież był krytykowany w Polsce z powodu dwóch takich wystąpień. Po pierwsze z tego powodu, że w kolejnych spotkaniach jednej z pielgrzymek, podróży, wykładał dekalog. Zarówno świecka prasa lewicowa, jak i także niektóre środowiska katolickie uznały, że nie jest to czas, żeby mówić o tak opresyjnych zasadach życia, jakim jest dekalog. Drugi powód krytyki papieża to były jego wypowiedzi o przemianach w Polsce po 1989 roku. Jak to jest z tym dekalogiem? Jeżeli popatrzymy na przykazania, jakie często są w kościołach naszych w skrócie wymalowane, zwłaszcza z okresu baroku, zwykle mamy tak, że pierwsze trzy są bardziej skomplikowany sposób zaznaczone, ale te kolejne, które zaczynają się w języku polskim od nie, mają tylko właśnie to lo hebrajskie zaznaczone na znak, że to kolejne, nie rób tego. Wydaje się, że rzeczywiście zakaz dla człowieka, który dziś dba o wolność swoją i pyta, dlaczego tego mi nie wolno, rzeczywiście takie sformułowanie jest, jak ktoś powiedział, tego dekalogu, który znamy, właściwe dla dzikich plemion nomadycznych, a nie dla oświeconego, rozwiniętego społeczeństwa, jaki my tworzymy. Otóż jest taki bardzo ciekawy dokument, bardzo niedoceniony i bardzo mało znany Papieskiej Komisji Biblijnej. I to jest Biblia a moralność. W tym to dokumencie jest spora część poświęcona właśnie nauce dekalogu. I autorzy tego dokumentu zwracają uwagę na to, że ze względu na zmianę mentalności, ogromne zmiany mentalności w tym społeczeństwie, w którym dziś żyjemy, dobrze byłoby naukę dekalogu przekazać w inny nieco sposób, bardziej przyjazny naszemu myśleniu, dzisiejszemu myśleniu, dzisiejszemu rozumowaniu człowieka. Podane są jakby dwa takie sposoby, które mogłyby być przyjazne dzisiejszemu człowiekowi. Pierwsze to jest przełożenie dekalogu na katalog wartości, które należałoby promować, którego trzeba być wyznawcami, promotorami, zainteresowani i przekonani do tego, że to są wartości, które powinny być pielęgnowane w moim życiu. Choćby taka wartość jak miłość w małżeństwie, która powinna być rozwijająca się, rozwijająca także osoby, które się kochają, która także jest najlepszym środowiskiem do tego, żeby dziecko przyszło na świat i dziecko było kochane przez obojga rodziców i nie przeżywało lęku o to, co będzie, kiedy tatuś odejdzie. Piękna wartość, wierna miłość w małżeństwie, rozwijająca się, pielęgnowana. Można mówić także o wartości takiej jak posiadanie właściwie tego, co człowiek wypracował, prawo do dobrego imienia, które nie powinno być szargane przez krzywdzące słowo, fake news, słowo, które jest nieprawdziwe, okłamujące człowieka.
Tego typu wartości odpowiadające poszczególnym przykazaniom można by było wykładać i przekonywać słuchacza, który jest wierzący albo słabo wierzący, że to naprawdę jest dobre opowiedzieć za takimi wartościami. Drugi sposób wykładania dekalogu dla dzisiejszego człowieka to odwołanie się do praw i sformułowanie tych zakazów, przykazań w formie praw, które trzeba dostrzec i które trzeba respektować, o które trzeba walczyć i w obronie ich stawać dla tych, czy w obronie tych, których tym praw się odbiera. Prawo do życia każdego człowieka, tego, który może się bronić i który się nie może bronić. Człowieka, który jest w desperacji ogromnej. On także ma prawo do życia, choćby przez pomoc tych, którzy znajdą dla niego leczenie, pobyt w dobrym szpitalu i powróci do takiej radości życia, jakiej przedtem mógł nie mieć. Prawo do szacunku ze strony tych, którzy mają swoje lata, pracowali, wychowali dzieci, mają prawo do tego, aby otaczać ich szacunkiem. Prawo do prawdy, ogromne prawo. Prawo do prawdy odnośnie mnie, odnośnie mojego prywatnego życia, prawdy o społeczeństwie, w którym żyję, prawdy o wydarzeniach historycznych. Prawo do prawdy. To także prawo do niezagrożonego życia w małżeństwie i w rodzinie. Prawo do tego, żeby dzieci mogły być wychowywane, żeby dziecko miało prawo do tego, żeby ma ojca i matkę i czuje się bezpieczne w tej rodzinie. Spróbujmy pomyśleć nieraz nad tym, co Bóg przykazał w formie zakazów i zachęt. I spróbujmy pomyśleć o tym, że to rzeczywiście w taki sposób są wyrażane nasze prawa i nasze perspektywy życia, o które Bóg zadbał, który nas powołał do życia i pragnie nas doprowadzić do zbawienia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu, 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 Bogu.